Sponsorami programu są partnerzy i mecenasi Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. Wspaniała wiadomość, że oklaski po projekcji filmu są tak długie, także dziękuję Państwu bardzo. A w tym momencie zaproszę do mnie twórców filmu Słodki Koniec Dnia, który właśnie obejrzeliście. Ze swojej strony przypominam o aktywnym braniu udziału w naszym spotkaniu, bo ono jest przede wszystkim dla Was, droga publiczności, więc jeśli pojawią się pytania, ja kilka razy się do Was zwrócę w tej sprawie. A teraz zapraszam do nas tutaj na, nazwijmy to roboczo, scenę, panią Martę Habior i panią Martę Lewandowską, producentki filmu No Sugar Films. Wielkie brawa. Panią Kasię Smutniak, odtwórczynię roli Anny. Zapraszam serdecznie. Panią Krystynę Jandę, odtwórczynię roli Marii Lindę. Oraz Jacka Borcucha, reżysera i scenarzystę filmu Słodki Koniec Dnia. Wielkie brawa. Nie chciałabym pani Krystyny zasłonić, bo tutaj światła kamer zwrócone są przede wszystkim na was. Mam nadzieję, że tak będzie dobrze. Bardzo się cieszę, że się spotykamy po tym filmie. Gratuluję, dziękuję. To jednak pierwszy publiczny pokaz, więc dla mnie jako prowadzącej spotkanie to również duża przyjemność, ale też taryfa ulgowa, bo mogę zadawać wszystkie pytania i żadne jeszcze nie zdążyło paść na spotkaniu po tym filmie w Polsce. Więc jest to bardzo bardzo fajne. Zaczęłabym od ciebie, Jacku, pozwolisz, jako od autora, scenarzysty i reżysera. I właśnie zadam to pytanie, które na późniejszych spotkaniach po filmie już będzie tym, które wszyscy zadawali, ale jeszcze nikt nie zadał. Od czego się zaczęło? Jaki był punkt wyjścia dla tego filmu? Bo przed seansem mówiłeś o wolności i faktycznie to jeden z bardzo mocnych tematów, ale gdzieś jest jednak ten punkt startu, więc gdybyś mógł nam trochę o tym opowiedzieć. Dziękuję. Dzień dobry. Najbardziej serio to tak myślę, że od pewnego czasu myślę, że towarzyszyła mi taka myśl, zastanawiałem się, co się dzieje w domach wykształconych ludzi, którzy obserwują wydarzenia ostatnich lat, które się na świecie dzieją, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że lęk jest tak silnym uczuciem, że taki nieoprzyrządowany umysł może doprowadzić do histerii, do przestrachu, do zamknięcia się, do odrzucenia, ale zastanawiało mnie się, co się dzieje w domach ludzi, którzy są oprzyrządowani, którzy mają wykształcenie, którzy czytają, którzy rozmawiają, którzy być może rozumieją ten świat. To był taki punkt wyjścia. Szukaliśmy z Twardochem bohatera tego filmu. Natknęliśmy się na jakiś artykuł we włoskiej prasie opisujący życie Ezra Pounda, amerykańskiego poety, wybitnego twórcy modernistycznej poezji, który w pewnym momencie życia zbłądził, zwariował, oszalał, zaczął głosić skrajnie nieludzkie poglądy. I pomyśleliśmy wtedy, że figura poety jest niezwykła, ale figura poety wydała się banalna. Poetka. To był ten punkt, który, że jednak kobieta, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach mężczyźni wydaje się, że już nie mają nic do powiedzenia, albo powiedzieli wszystko, co mieli do powiedzenia. A chwilę później, po odkryciu, że to powinna być poetka, pojawiła się Krystyna Janda. No i dalej już było trochę łatwiej, bo już był człowiek, który wyglądał, który niósł ze sobą dużo i trzeba było tylko doskoczyć do tego. Ale to jest to zaranie pomysłu. Czyli pisaliście wspólnie ze Szczepanem Twardochem tę rolę już myśląc o pani Krystynie Jandzie jako odtwórczyni tej roli, tak? Tak, to już była rola pisana na miarę.
Krystyna czytała kolejne wersje, wracały do nas jakieś informacje, rozmawialiśmy kilkakrotnie. Tak. A czy od razu było wiadomo, że to będą Włochy, że to będzie Toskania, Volterra jako miejsce? Jak to się stało, że ten film, że jego akcja toczy się właśnie tam? Skąd ten wybór? Tak, no to było dużo wcześniej. To było wiadomo, że to będzie we Włoszech. Stąd istota, jakby idea polskiego poety żyjącego. Bohaterem tego filmu jest uchodźca, żeby sprawa była jasna i żeby to powiedzieć wyraźnie, bo być może to nie wybrzmiewa. Bohaterem głównym tego filmu jest uchodźca. Najprościej i najkrócej, nie wdając się w szczegóły, pomyślałem, że jest wielu reżyserów, którzy opowiada w Polsce, o Polsce z bliska, że taka perspektywa jest ciekawsza. Opowiedzieć o Europie, a Włochy są jakby centrum, jakimś punktem takim, z którego wszyscy gdzieś jakoś pochodzimy, jeśli chodzi o nasze dziedzictwo kulturalne, czy też polityczne, prawne i tak dalej, że to wydawało mi się dużo bardziej interesujące. Dziękuję bardzo. Pani Krystyno, jeśli mogłabym zapytać panią, co, jeśli oczywiście, bo to było już pewnie jakiś czas temu, co pani pomyślała, kiedy pani poznała Marię Lindę na kartach tego scenariusza, albo jako ten pomysł, jak to zarezonowało? Bo to jednak jest pani właściwie powrót do roli głównej w filmie po dosyć dłuższej przerwie, więc jestem ciekawa, jak to się stało, że pani do nas wróciła. Tak, to znaczy, mnie najbardziej to, czy to powrót, czy do głównej roli, to jest jakby inna sprawa. Mnie najbardziej zainteresowało ten temat końca naszego świata. Ja jestem bardzo związana z Włochami, ze sztuką. W ogóle ze sztuką generalnie i tak najbardziej mnie poruszyło to, że przez postać poetki czy przez kogoś, kto się zajmuje sztuką, jest opowiedziana taka rezygnacja, taka depresja, taki stan zwątpienia w to, co w ogóle jest i co będzie dalej. To mnie najbardziej zajęło, a i wiedziałam, że będzie trudno, jak przyszli do mnie obaj panowie z kwiatkami, to wiedziałam, że będzie trudno. I z winem, i było łatwiej trochę. Tak, z winem, tak, to prawda. Ciekawe, co bym musieli przynieść, żeby pani pomyślała, że będzie łatwo, skoro kwiaty... Nie, od razu, jak zaczęli panowie opowiadać ideę filmu, to znaczy temat główny, o czym to tak naprawdę ma być. To od razu wiedziałam, że po pierwsze jest to bardzo ważny temat, po drugie bardzo życzyłam im, żeby doszło do produkcji tego filmu i tu wielkie podziękowania, bo się panie zdecydowały na ten niełatwy film i taki nie przez wszystkich akceptowany pewnie. Dziękuję bardzo. Dobrze, to jeśli padło słowo produkcja, to zmienię trochę trajektorię i kolejność i zapytam właśnie o wasze spotkanie, bo wy macie ogromne doświadczenie już, nawet mimo tych kilku lat, kiedy działacie wspólnie, z pracą z reżyserami zagranicznymi w Polsce, z takiego rodzaju produkcjami. Tutaj idziemy w trochę inną stronę. Reżyser jest z Polski, teren jest gdzie indziej i chciałabym zapytać właśnie o to wasze spotkanie i o to, jak zaczęliście nad tym projektem razem pracować. Marto lub Marto, albo Marty razem. Dla nas to był no-brainer. Przyszedł do nas Jacek Borcuch, którego pracę zawsze ceniłyśmy. Ze scenariuszem o końcu jakiejś epoki, o czymś, o czym my rozmawiamy. Z konceptem scenariusza, nie tak, było go. Z konceptem. O czymś, o czym my rozmawiamy, co przeżywamy. I jeszcze w dodatku przyszedł już wtedy z Krystyną Jandą i z Kasią Smutniak, więc dla nas to była wspaniała możliwość wyprodukowania wreszcie polskiego filmu, bo wcześniej tego nie zrobiłyśmy. Faktycznie robimy głównie koprodukcję, ale mimo wszystko nadal w Toskanii, czyli nie do końca w Polsce. Nie zastanawiałyśmy się długo, byłyśmy przekonane, że chcemy robić ten film. Silna postać, kobieta, która robi dokładnie to, co chce i to, w co wierzy. My się od razu utożsamiłyśmy. Z ogromną radością i entuzjazmem podeszłyśmy do prac nad scenariuszem od samego początku.
Dziękuję bardzo. Tak, no tutaj jakby ten wątek relacji kobiet, między kobietami, budowania pewnej wspólnoty kobiet jest widoczny zarówno poza ekranem, jak i na nim. Więc chciałabym zapytać panią Kasię Smutniak o ten właśnie aspekt, bo gracie matkę i córkę. To jest bardzo silna relacja dla każdej z kobiet, niezależnie po której stronie staje. Chciałam zapytać, jak to dla pani wyglądało z pani perspektywy współpraca z panią Krystyną właśnie w tak silnej relacji, no ale przy okazji pani jest gwiazdą kina włoskiego i wszyscy, myślę, o tym doskonale wiemy. Więc jakby też ten wątek bycia na pani właściwie terenie, myślę, że miał tutaj jakieś znaczenie, więc zadam tak hurtowo, bo narzuca mi się mnóstwo pytań i też emocje mi się wasze udzielają, więc... Tylko nie kłam, że się od razu zgodziłaś. Nie, nie będę Ale mamy reżysera, który nam to wszystko pomoże ogarnąć, więc to wspaniale. Nie, to był proces. Bardzo proszę. Muszę się przyznać, od pierwszego momentu, jak przeczytałam scenariusz, który w tamtym momencie pomyślałam, że jest szokujący, a to już było ponad 2 lata temu. I przez te 2 lata dużo rzeczy się zmieniło, jeśli chodzi o politykę europejską i zastanawiałam się, bo film poczekał na mnie trochę, kilka miesięcy. Ale bałam się, że... I wtedy to był idealny moment dla tego filmu. Bałam się, że nie wiedziałam, co się mogłoby wydarzyć, co mogłoby się zmienić w międzyczasie, a zmieniło się tylko niestety i wyłącznie na gorsze. Więc ten nasz film dzisiaj, wychodzi dzisiaj i jest jak najbardziej aktualny, jeśli chodzi o tematykę. W każdym razie przeczytałam scenariusz, który mnie zaszokował. Tą, wydawał mi się bardzo intymny. To były gdzieś uczucia, których nie potrafiłam nazwać, gdzieś ukryte w głębi mojego serca. Ale Jacek i tak nie miał wyborów, bo gdzie by tu drugą polską aktorkę we Włoszech znalazł? Także dlatego na niej musiał poczekać kilka miesięcy. Pierwszy szok przeżyłem, jak się okazało, że nie może zagrać, bo właśnie zaczyna zdjęcia do Paolo Sorrentino, więc my musieliśmy się przesunąć o kilka miesięcy. I dziękuję, później, że poczekałeś. Ale później jeszcze się okazało, pamiętasz, że powiedziałeś, że Sorrentino ma takie umowy, zawiera, że pół roku po zdjęciach jeszcze trzyma na stand-by aktorów, tak. Banusz będzie chciał coś dokręcić. Tak. Ale pamiętam, że powiedziałeś, dobra, to róbmy, jak zadzwoni, będę się martwiła. Dokładnie. Tak to wyglądało. I jeśli chodzi o współpracę z Krystyną, no to szanowni państwo, jakby to tu powiedzieć. Chyba wszyscy wiemy trochę, jak się właśnie, jak to w jedno, tak na szybcika to wszystko ująć. No, ja, że jest fantastyczną aktorką, to my to wszystko, my to wiemy, ale nie wiedziałam do końca, jaką ona jest kobietą, jak prawdziwą kobietą jest. I podeszłam do tego projektu z pełnym szacunkiem. Poznałam kobietę wariata, spontaniczną, która cieszy się i emocjonuje ją nadal ta praca i wszystko to, co się dzieje na planie. Spędziliśmy z Jackiem i z Krystyną, z Krysią i wszyscy razem bardzo miły czas w Toskanii, w tej Toskanii, która już została wiele razy jakby opowiedziana w kinematografii, ale jakby nas ta Toskania tych Polaków przyjęła zimnem, deszczem zimnym i takim wiatrem i ten film się zmienił też poprzez te, nie? Na ekranie nie pada tak bardzo. Nie pada, ale bo nam było cholernie zimno. Tak. W byliśmy z byliśmy strony w połówkach, tak. I mało osób wie, że moja ekranowa córka to jest córka Jacka, tak naprawdę, Miła Borcuch. Ja byłam bardzo zainteresowana właśnie tym trójkątem, babcia, matka i córka. I tym buntem, który nie ma wieku. Bunt, na który pozwala sobie i babcia, i matka, i córka. I dla mnie to było takie naprawdę przełomowe i bardzo odważne, jeśli chodzi o opowiadanie. Fantastycznie, dziękuję bardzo. Zwrócę się może do publiczności, bo przypuszczam, że reakcje tych osób, które właśnie film obejrzały, dla was wszystkich będą bardzo interesujące, więc jeśli mamy jakieś pytania, to bardzo państwa serdecznie zachęcam, żeby już się wyrywać ku nim.
Nawet mamy dwa, więc poprosiłabym, bo wiem, że ktoś tutaj... Tak, tam na koniec rzędu po tamtej stronie i później Dagmara Romanowska poda mikrofon dalej, bo widzę, że to dziennikarka. Ale chyba poradzimy sobie. Proszę bardzo. Dzień dobry, Dagmara Romanowska. Faktycznie. Dobry masz wzrok, że tam widzisz, jak to światło pada, bo wiem, jak razi. Ja chciałam bardzo podziękować za ten film. Przede wszystkim dlatego, że on mówi o współczesnej Europie, o tym, co się dzieje i mówi w sposób bardzo wyważony, wielowymiarowy, pozwalający widzowi pomyśleć trochę o tym, co się dzieje. Takich filmów prawdziwie tak naprawdę nie ma, albo na palcach jednej ręki je można pomyśleć, bo nawet jeżeli odnoszą się do współczesnego świata, robią to raczej trochę sensacyjnie, trochę dla jakiejś akcji, zabawy, prowokacji. Natomiast myślę, że państwo pozwalają nam jednak się zastanowić trochę nad tym. I moje pytanie byłoby takie pewnie, o którym można bardzo wiele mówić, ale może w ramach tego krótkiego spotkania do pani Krystyny, pana Jacka, pani Kasi, o rolę artysty, o to, jak artysta może i czy powinien zabierać głos w sprawach publicznych. Nie wszyscy to robią, boją się, gdzieś uciekają, boją się, że stracą fanów. Pani Krystyna bardzo jasno, często się wyraża, mówi, że należy zabrać ten głos. Państwo też raczej. Czy artysta ma tę misję, żeby gdzieś obudzić społeczeństwo, skomentować, zabrać głos, podzielić się swoim poglądem? To znaczy, były czasy, kiedy wszyscy, znaczy kiedy się odzywaliśmy wszyscy i ja się też odzywałam. Potem było 30 lat, kiedy zajmowałam się tylko i wyłącznie sztuką i przyjemnością. I znowu zaczął się czas, kiedy uważam, że odezwać się jest moim obowiązkiem. Pomijając mój temperament, który nie mogę utrzymać języka za zębami, ale po prostu milczenie jest przyzwoleniem. Ja myślę, jeżeli mógłbym tak być też odbiorcą sztuki, nie tylko twórcą, to jako odbiorca myślę, że właściwie zostali nam już tylko artyści, że właściwie już nikt nie mówi prawdy, że to wszystko jest okryte poprawnością polityczną, potencjalnym zyskiem. Politycy, czyli nasi wybrańcy, nasi reprezentanci, ci, którzy mają nas chronić, opiekować się nami, dbać o naszą kulturę, bezpieczeństwo, zdrowie, edukację, mówią to, co chcemy usłyszeć, a robią to, co się opłaca. Myślę, że jedynie artyści mówią więcej, prowokują, czasami przesadzają, ale w tej przesadzie jest pewien mechanizm, żeby zauważyć, że to jest przesada, zauważyć moment, że wydaje mi się, że to jest obowiązek. Mówić prawdę, opowiadać, nawet jeżeli nie zna się, bo w tym filmie nie ma przecież odpowiedzi, jest szereg pytań, bo to bardzo trudne konfrontować się z tak poważnymi rzeczami, ale mówić trzeba głośno. Mi jest bardzo trudno być nieszczerą. I, ale to akurat powiem krótko, bo absolutnie zgadzam się ze wszystkim, co Jacek i Krystyna powiedzieli. Wydaje mi się, ja się buntuję, bo mogę. Dziękuję bardzo. Mieliśmy, widziałam jeszcze jedną rękę w górze, więc gdyby ten mikrofon mógł tam dotrzeć. Dziękuję pięknie. Dzień dobry, Tomasz Pytko. Pani Krystyno, już rozumiem, czemu w Sundance nagroda. Życzę kolejnych, bo naprawdę genialna kreacja. Mam pytanie do pani Katarzyny. Po pierwsze, chciałbym, żeby pani więcej grała w polskich filmach. Chcemy panią oglądać namiętnie. Ale nawiązując też do filmu... nawiązując też do filmu Loro, bo widzę trochę podobieństwa, jednak... Jednak mam na myśli, że mamy dwa filmy dotykające sfery polityczności i skręcone w niedalekiej odległości też rozumiem czasowej, że zdjęcia do tego filmu rozpoczęły się po Loro, jak rozumiem. I czy
to jest dla, po tych dwóch filmach, takich jednak zamoczonych gdzieś w polityczności Europy współczesnej, wiadomo, że Loro bardziej wydźwięk włoski, czuje się pani dobrze w takim właśnie kreacji spod tekstem, ze zrozumieniem całego wydźwięku filmu w mocnych filmach? Jak się pani w nich odnajduje? W tych dwóch zupełnie innych, ale dotykających jednak podobnej sfery życia publicznego. To jakby ta historia jest bezpośrednią też konsekwencją czasów, o którym opowiada film Loro. Jeśli chodzi o Włochy, tak? Jeśli chodzi o politykę włoską i ten, no i ten lęk teraz dzisiejszy. No, staram się robić swoje. To są dwa różne filmy, trudno je by tutaj jednak było powiązać. Bardzo trudno mi jest je powiązać. Dwie odrębne role, ale to, co opowiada Sorrentino w Loro, to jest rzeczywistość, za którą dzisiaj we Włoszech płacimy no właśnie takim nieczystym sumieniem, które nam się zbiera i za które będziemy odpowiadać za, już odpowiadamy za to. I właśnie ta szczerość i ta szczerość do bólu i właśnie ten bunt, który się szykuje, ten bunt, gdzie niektórzy autorzy, tak jak Jacek, mają w sobie i decydują się na niego, jest jeszcze bardziej, jest niesamowicie ważny w takiej właśnie Europie i na takim, jakby to powiedzieć, na takiej platformie polityczno-kulturalnej europejskiej w dzisiejszym dniu. Pomieszałam, sorry. Drodzy Państwo, widzę, że sporo rąk się wyciąga w górę, ale ze względu na to, że dzisiejsze można, tam jeszcze jak najbardziej, ze względu na to, że dzisiejsze spotkanie ma specyficzny bardzo charakter, to będzie niestety ostatnie pytanie, na które sobie teraz możemy pozwolić, ale jeśli Państwo się zgodzą, spotkamy się później na chwilę jeszcze na zewnątrz, jeśli będzie taka szansa, bo wiem, że też są wywiady, że Państwo, wiecie... Na fajce. Postaramy się to zrobić tak, żeby było dobrze, ale bardzo proszę zatem to ostatnie pytanie od publiczności. Dzień dobry, ja mam pytanie do pana Jacka. Chciałam się zapytać, czy tworząc ten film odczuł pan pewnego rodzaju ulgę, że zrobił pan coś, nie wiem, no dla lepszego świata, nie wiem czy to tak, ale po prostu ja mam tak, że oglądając telewizję, widząc to, co się dzieje, czuję taką bezsilność i to, że kompletnie nie mogę nic zrobić, a z drugiej strony bardzo bym chciała i wiem, że pan jako artysta, już taki znany bardzo, artysta, wiem, że ma większą możliwość. Czy po prostu poczuł pan ulgę, że nie stał pan przy tym wszystkim bezczynnie, tylko może tym filmem otworzył pan oczy innym ludziom na to, co się dzieje? Dziękuję. Ulgę poczułem 10 lat temu, jak wyrzuciłem telewizor z domu, tak najprościej odpowiadając. Te wszystkie moje filmy biorą się z marzeń, znaczy staram się cały czas podążać za tym, co mnie pasjonuje, co mnie przeraża, co mnie przejmuje. Ten film wziął się z lęku, takiego irracjonalnego lęku, który jest najgorszy z możliwych, no bo jeżeli wiemy, czego się boimy, to możemy się jakoś uchronić, nie wiem, możemy się schować, uciec, no, ale ten lęk, który jest nam serwowany w mediach właśnie, on jest irracjonalny. Badania prowadzone przez ludzi zajmujących się naszą cywilizacją dowodzą, że żyjemy w najlepszych z możliwych czasów, że świat dzisiejszy jest światem najbezpieczniejszym, najbardziej zamożnym, najbardziej zdrowym, myśląc o zdrowiu ludzkim. Z grubsza, globalnie, oczywiście w szczegółach, w wielu punktach jest ekstremalnie źle i to nie. Natomiast patrząc na naszą cywilizację, to nie są złe czasy. Natomiast to, co mamy w mediach, to jest straszne. No to jest, żyjemy właściwie na krawędzi przepaści. Powinniśmy się powiesić albo nie wiem, co zrobić. W związku z tym ja selekcjonuję sobie informacje. Znaczy, jeżeli potrzebuję informacji, to ich szukam, ale nie daję sobie ich wciskać.
A czy poczułem ulgę robiąc ten film? Nie wiem, czy można poczuć ulgę w kraju, który nie uśmiecha się do nas wszystkich, do nas artystów dzisiaj. Ale cieszę się, że obejrzeliście go w pełnej nieocenzurowanej wersji póki co. Tak, bardzo. Jeśli mogę coś dodać, ja myślę, że przez kilka lat pracy nad tym filmem mieliśmy jakieś poczucie, że przynajmniej coś robimy, ale trudno byłoby odczuwać ulgę po zrobieniu filmu. Bylibyśmy szalenie naiwni, gdybyśmy mieli odczuć ulgę, dlatego że zrobiliśmy film. No ale mieliśmy niezwykły przywilej pracowania z takim scenariuszem, z takim historią, z taką historią, z taką bohaterką i z aktorkami, które no właśnie nie wybierają wygody. No i to nas niosło przez kilka lat pracy nad tym filmem. Drodzy Państwo, dziękuję przepięknie. Wspaniałe, niepokorne aktorki, odważne producentki i zbuntowany reżyser. Myślę, że taka ekipa to jest właściwie to, co daje nam, jako przynajmniej widzom tego filmu i ludziom, którzy mogą o tym filmie powiedzieć swoim znajomym, bo już 10 maja premiera polska tego filmu i zachęcajcie może ludzi, których znacie, żeby poszli go zobaczyć. Niech to będzie komunikat z naszej strony polskich widzów. Dziękuję Państwu bardzo za to spotkanie. Dziękuję za pytania. Wielkie, wielkie brawa. Proszę jeszcze nie wstawać i nie wychodzić. Jeszcze sekunda. Zapraszam do mnie Annę Trzebiatowską, dyrektor artystyczną. O, już jest. Dzień dobry, dobry wieczór. Pani Krystyno, tak naprawdę wszystko zostało powiedziane, jeśli chodzi o artystów, których... Ja nie potrafię znaleźć słów, które tak naprawdę wyrażą wdzięczny za to wszystko, co pani robi, nie tylko dla nas, dla widzów, ale dla świata. I wiem, że przyjechała mi z wybrzeża dzisiaj i zaraz pani wyjeżdża, ale mamy sposób, żeby panią zatrzymać w tym mieście na chwilkę dłużej, tak jak to nam się udało z mistrzem Andrzejem Wajdą i paroma innymi fantastycznymi osobami, więc bardzo byśmy byli wdzięczni, gdyby zgodziła się pani odcisnąć swoje fantastyczne dłonie. To jest na próbę, ale potem będzie naprawdę. Nie, to jest naprawdę. Teraz to jest ten moment. Ja się trochę boję, ponieważ kiedyś przyłożyłam rękę do Marilyn Monroe i miałam dwa razy większą rękę. A tu nie ma nic chwilowo, to jest tylko i wyłącznie dla pani. Jedno? Obie, bardzo byśmy prosili obie. Jak już, to już. Zostały. Niech te brawa żegnają twórców filmu Słodki koniec dnia. Ja Państwu bardzo dziękuję za to spotkanie. Oczywiście zapraszam na pozostałe projekcje w ramach 12. edycji festiwalu Mastercard of Camera. A teraz zapraszam do wyjścia, bo już niedługo kolejna projekcja. Bardzo dziękuję za dzisiejsze popołudnie. Do widzenia.